I witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo z serii New Super Mario Bros. Wii, ogrywanym oczywiście na konsoli Nintendo Wii. Z tej strony Macintosh, a przed nami świat szósty, moi kochani. Świat szósty, który, tak jak ostatnio stwierdziliśmy, takie troszeczkę, znaczy, tak wiecie, organoleptycznie, nie ogrywając żadnego z poziomów, najzwyczajniej w świecie stwierdziliśmy, że ten świat jest taki troszeczkę lelum po lelum, bym powiedział. Z tego prostego względu, że jakby nie patrzeć, to nie mamy tutaj żadnego przewodniego tematu, który można by było uznać, że jest tym tematem przewodnim tego świata. Jedyne, co można powiedzieć, że będzie łączyło wszystkie z tych poziomów, to, że najzwyczajniej w świecie te wszystkie poziomy wyglądają w taki sposób, jakby najzwyczajniej w świecie były połączone ze sobą faktem, że jesteśmy na górze. Mario, o, właśnie to chciałem zrobić, żebyś tutaj spadł, czy raczej zawisł niżej. I żebyśmy nie musieli się martwić rzeczami. Ogólnie rzecz biorąc, ja nie mówię, że wiecie, że ten świat jest jakiś nie wiadomo jak zły, czy coś w tym stylu, bo nie grałem w niego, więc nie mam tutaj możliwości wypowiadania się. Dopiero będę miał możliwość wypowiedzenia się w momencie, kiedy my ten świat tutaj sobie już ogramy, kiedy troszeczkę więcej go poznamy i chciałbym zobaczyć, czy... Nie, tam na dole niczego nie ma, bo gdyby coś było, na co zwróciliście moją uwagę, gdybyśmy tam coś mieli skitranego, to najzwyczajniej w świecie... To najzwyczajniej w świecie mielibyśmy tam... Okej. Okej, powiedzmy, że zadziałało. Znaczy nie do końca tak, jakbym ja chciał, żeby zadziałało, ale zadziałało. Mamy... Co prawda straciliśmy wszystkie nasze power-upy, ale w dalszym ciągu to absolutnie nie powinno mi tutaj przeszkodzić w dalszej zabawie, ponieważ mały Mario też jest zdolny do robienia rzeczy. Zastanawiam się, czy tutaj czegoś nie ma ukrytego. Serio, zastanawiam się, czy tutaj czegoś nie ma ukrytego, ale możliwe, że się nie dowiemy na chwilę obecną. Jeżeli będzie nam brakowało jakiegoś, wiecie, Starcoina albo coś w tym stylu, no to już wtedy wiemy, że najzwyczajniej w świecie żeśmy coś pominęli. Okej. Okej, dobra. No to wiemy, że tutaj niczego nie ma. Zastanawiam się, z jakim power-upem tak właściwie powinniśmy ten poziom przechodzić. Gra sugeruje, żebyśmy mieli tutaj Icy Flowera. Tak jak mogliście zauważyć, na samym początku tego poziomu dostaliśmy Icy Flowera. Ale czy ja wiem, czy Icy Flower to jest dobry pomysł? No chyba, że... No właśnie, no chyba, że jesteśmy w stanie Icy Flowerem zamrozić te kule, które mi rzucają w nas... Chciałem powiedzieć Charging Chucky, ale to nie są Charging Chucky, to są... Stone Spiky? Nie wiem nawet, jak nazwać tych przeciwników, ale to nie są zwykłe spajki, które rzucają w nas spikeballami, tylko to są przeciwnicy, którzy raczej... Nie kojarzę, czy pojawili się w jakiejś innej grze z Marianem, czy tylko i wyłącznie tutaj ich po raz pierwszy widzimy, po raz pierwszy i ostatni. Możliwe, że pojawili się też w New Super Mario Bros. Po prostu, bez dopisku Wii, bez dopisku U i tak dalej, i tak dalej. Możliwe, że tam również się ci przeciwnicy pojawili. To było o wiele bezpieczniejsze. Możliwe, że ci przeciwnicy również się tam pojawili, ale to jest zupełnie inna kwestia. To jest kwestia na zasadzie takiej, nie wiem, ale jeżeli tak, no to możecie mi dać znać w komentarzu,
czy ci przeciwnicy są rodzimi dla innej części gier z Marianem, czy tylko i wyłącznie ich mamy tutaj dostępnych. W tym sensie, że nie mamy żadnych innych miejsc, gdzie tych przeciwników po prostu spotykamy. A fajnie by było wiedzieć, ponieważ no... Fajnie by było wiedzieć, z tego prostego względu, że ci przeciwnicy wyglądają dość i zachowują się w dość ciekawy sposób. Też ich to, w jaki sposób nas atakują, też jest dość interesujące. Z tego prostego względu, że najzwyczajniej w świecie... A, wiecie co? Da się tam do góry... Czekajcie, ja tu kombinuję jak koń pod górę, a tutaj do góry da się najprawdopodobniej wskoczyć w taki sposób właśnie. Myślałem, że może tutaj będzie ta gwiezdna moneta, ale nic z tych rzeczy, okej. Okay. A. O to tu chodziło. Dobra, nie skumałem, słuchajcie, o co tak właściwie chodziło w tej atrakcji pobocznej, ale no trudno się mówi, żyje się dalej. Zdobyliśmy tą... A, zobaczcie, to jest w ogóle ciekawe, że gdybyśmy to zrobili próbując dostać się tam skrótem, czyli tutaj, to najzwyczajniej w świecie mielibyśmy taką sytuację, że moi kochani, pominęlibyśmy tą gwiezdną monetę. Czyli nie wszystkie, słuchajcie, nie wszystkie sekrety w tej grze, nie wszystkie atrakcje poboczne są tak właściwie, są nam w jakiś sposób przychylne. Mogą również w jakiś bliżej nieokreślony sposób nam troszeczkę przeszkadzać i wow, okej. Okej, to było bardzo kiepskie to, co właśnie się tutaj stało. Moje pytanie brzmi, czy tam u góry czegoś nie ma ukrytego? Na pewno jest i... Znaczy się, możemy podejrzeć, nie ma niczego ukrytego, okej. I widzę, gdzie znajduje się ostatnia gwiezdna moneta, czyli niczego nie pominęliśmy. Czy tu jest jakiś... Nie, tu niczego nie ma. Nawet jakbym chciał, to tu niczego nie ma, niestety. Niestety albo stety, to zależy od punktu tak właściwie... widzenia, moi drodzy. I jedyne, co możemy teraz zrobić, to spróbować jak najszybciej tutaj się wydostać i... Okej. Czyli... Zastanawiam się, w jaki sposób gra chciałaby, żebyśmy to zrobili i mam pewien pomysł, aczkolwiek jest to pomysł niezwykle ryzykowny. W tym sensie ryzykowny, że... że musimy się dość mocno pospieszyć, okej. Okay. Mam nadzieję, że to się opłaci. Wystarczy ten jeden. Dobra. Wystarczy ten jeden bullet bill i będziemy mogli się tam dostać. Oczywiście najprostszą metodą dostania się tam byłoby posiadanie tego wspaniałego power-upa zwanego dalej propeller mushroomem, tak? Ale... Czy propeller mushroom, wiecie, propeller mushroomy nie rosną na drzewach, więc najzwyczajniej w świecie zrobienie tego w taki sposób, żeby to zadziałało z propeller mushroomem, no to musielibyśmy się troszeczkę nagimnastykować. A tak? No widzicie, wystarczyło troszeczkę pomyśleć, wystarczyło troszeczkę pokombinować.
I mamy tak właściwie dokładnie ten sam efekt, jakbyśmy mieli propeler Mushrooma, tylko zrobiliśmy to bez jakiegoś większego tutaj... Bez jakichś większych problemów, można by było powiedzieć. Znaczy problemów, no... Problemy były. Problemy były w postaci tego, że niestety, ale wytracamy bycie Super Marianem i to tak dość szybko wytracamy. To jest poziom trzeci, czyli to jest poziom drugi, pójdźmy do poziomu drugiego, potem pójdziemy do poziomu trzeciego i tak... Powoli będziemy sobie po prostu te wszystkie poziomy czyścić. Pytanie za 100 punktów. Co tym razem nas czeka? Musimy wlizć do tej góry. Tutaj u góry niczego nie ma. Dobra, musimy wlizć do wnętrza tej góry. Czyli troszeczkę jest lepiej niż myślałem pierwotnie. Nie jest pozbawiony sensu ten świat. Ten świat najzwyczajniej w świecie jest... jest taką, tak jak wcześniej mówiłem, jest to góra, po której my się musimy wspinać. Ta góra ma różnego rodzaju zawartości, ma różnego rodzaju ukryte rzeczy. Okej. Okej, dobra. Dobra. Zastanawiam się, co jest motywem wspólnym tego poziomu. I znowu mamy Icy Flowera. Znowu mamy Icy Flowera, z którym niekoniecznie... Nie tyle, że nie wiem, co zrobić, co nie widzę tutaj tego Icy Flowera, nie widzę jakiegoś konkretnego... zastosowania. Ogólnie rzecz biorąc, cały czas się pojawiają nowe monety. Nie wiem, czy to jest generator monet, w sensie, że non-stop widzimy tutaj nowe monety, czy po prostu... Au! O! Dostrzegłem ją. No. Dostrzegłem tą monetę. To się źle skończy. To się bardzo źle skończy. Nie mogę utrzymać jednego power-upa przez dłuższą chwilę. Może dlatego, że po prostu za bardzo się spieszę? Jest taka możliwość, że za bardzo się spieszę i wiecie. I to nie do końca działa tak, jak działać powinno. Co my tu mamy? Nie mamy niczego, dobra. No to tutaj po prostu to się nam... Okej, dodatkowe żyćko. Tu na dole niczego nie ma. Już patrzę w te wszystkie dziury, wiecie. Już ten poziom mnie nauczył, że powinienem... Że powinienem troszeczkę bardziej się rozglądać. Że powinienem troszeczkę bardziej się rozglądać i powinienem troszeczkę bardziej uważać na to, co się dzieje. Okej. Okej. Nie jest źle. Dobra, tu u góry niczego nie ma. Chciałem sprawdzić, czy może coś tam u góry, słuchajcie, się znajduje, ale nic z tych rzeczy. To byłoby idealne miejsce, słuchajcie, do ukrycia czegoś. Zważywszy... Okej, okay, Icy Flower. Zważywszy, że... Nie wiem, czy zauważyliście, ale tu... Znajduje się rura. Ta rura podpowiada mi, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że gdzieś coś tutaj jest ukryte. Pytanie, czy na przykład tutaj nic nie jest ukryte? Wiecie. Czy tutaj na przykład czegoś nie ma ukrytego? Ta rura mnie tutaj interesuje i to bardzo mnie interesuje, bo...
Nie ma tutaj nigdzie takiego miejsca, którędy moglibyśmy do tej rury wleść. O! Au! Czy chcesz mi powiedzieć, mój drogi, że... Chwila! Czy... Okej, okay, nie mam pytań. Wychodzimy i kończymy ten poziom. Zobaczymy... No tak, nie mamy tej jednej monety. Nie mamy jednej gwiezdnej monety. Podejrzewam, że było gdzieś wyjście, czy też był gdzieś sekret, którego najzwyczajniej w świecie nie zauważyłem. Najzwyczajniej w świecie nie zauważyłem z tego prostego względu, że nawet nie wiem, gdzie miałbym go szukać. Tamta rura jest podejrzana, czyli gdzieś kawałek wcześniej powinniśmy mieć możliwość wejścia do tamtej rury i ewentualnie wejścia jeszcze głębiej do podziemi i wyjścia tamtą rurą. Mam takie podejrzenie, że tak to wyglądało, ale... Ale najzwyczajniej w świecie to wy musicie tutaj już zadziałać i podpowiedzieć mi, jak to wszystko tutaj wygląda. Cóż to za dziwaczny poziom. Okej. Okej, zginęliśmy. Cóż to za dziwaczny poziom? Po co było nam podniesienie w tej rurze... Podniesienie w tych rurach tego poziomu wody. To mnie zastanawia. To mnie zastanawia, po co tak właściwie to mieliśmy, moi kochani. Wiecie co, poczekamy na tego pirania planta, żeby się schował. Tutaj niczego nie ma. Dobra, no myślałem, że może jest jakieś sekretne wejście albo coś w ten deseń. Chwila. Czekajcie. Za szybko to robię. Dobra, moje pytanie brzmi... Po co to tutaj jest? No ta woda, która tam się znajduje... Za bardzo nam nie pomoże. Albo inaczej, może nam pomóc, ale ja jeszcze nie mam bladego pojęcia, w jaki sposób ona nam może pomóc. Chciałbym zobaczyć, co jest tutaj. W ogóle mamy bardzo dużo czasu, więc wszystko wskazuje tak, jakby ten poziom był mega długi. Albo było tutaj bardzo dużo jakiegoś typu sekretów. Still, nie mam pojęcia, po co nam podniesienie tamtego poziomu wody. Może tu coś się... Może tu coś się znajduje, powiedział, po czym znalazł pierwszą z tych, jak one się nazywają, z monet. Może po to to jest? Dobra, widzimy drugą monetę. Widzimy drugą monetę, wiemy, gdzie ona się znajduje, więc... Jedyne, co nam pozostaje, to w tym momencie poczekać na tego mega pirania planta. I złapać tam drugą monetę. Nie rozumiem tego poziomu. Znaczy, inaczej. Jest on dla mnie... dziwny. W tym sensie, moi drodzy, jest on dla mnie dziwny, że nie widzę w nim sensu. Nie widzę sensu w głównej mechanice tego poziomu, czyli hej, podnosimy wodę, wszystko fajnie, wszystko pięknie. Dobra, no podnosimy tą wodę. Podnosimy ten poziom wody, no i co z tego? Podnosimy poziom wody i... Jaki jest efekt? Bo ja rozumiem, jeżeli efekt
równa się... Jeżeli efekt... Jeżeli efekt tego równa się na przykład dotarcie do jakiegoś sekretu, do jakiegoś miejsca, gdzie tak właściwie mamy możliwość zdobycia czegoś, a nie tak jak tutaj, że efektem podniesienia wody jest to, że możemy dostać się do tego samego miejsca, w którym... Okej. Chyba o to chodziło, tak? To chciałaś, żebyśmy grę zrobili. Weszli tutaj i zdobyli tą monetę. Okej? No, powiem wam szczerze, że... Serio. Serio dziwny jest ten poziom dla mnie. I... Serio nie do końca rozumiem ideę tego poziomu. Dobra. Pirania Pit musi się chyba zdecydować na... zrobienie czegoś. Nie do końca wiem, co tutejsze Pirania Pity chciałyby zrobić. No ale dobra, na sam koniec ten poziom wykorzystał swoją mechanikę dokładnie do tego, do czego wydaje mi się, że była ona pierwotnie przeznaczona, czyli do przedostania się z dolnego poziomu na wyższy poziom? Nie, naprawdę. Słuchajcie, tak jak wszystkie inne poziomy w tej grze, ja jestem jeszcze w stanie zrozumieć, ja jeszcze jestem w stanie ogarnąć niektóre z tych elementów, które tutaj się znajdują w tych poziomach. Jak widzę sens po prostu tych pułapek, tych rzeczy, które w tych poziomach się znajdują, tak? Tak najzwyczajniej w świecie w tym poziomie, w tym poprzednim poziomie ja nie widzę, po co my mielibyśmy mieć Yoshi? Uuu. Nice. Mamy Yoshiego. Który... będziemy mogli sobie go wykorzystać do niecnych celów. Pamiętacie, jak mówiłem, kiedy pierwszy raz tutaj wyszliśmy do tego świata, że na pewno będziemy mieli poziom z Yoshim, bo... nie tyle, że to wygląda jak poziom z Yoshim, co w pobliżu poziomów z Yoshim zawsze, ale to niemalże zawsze znajdujemy te owocki, że są gdzieś w pobliżu na mapie i wtedy wiemy, że jest to poziom po prostu z Yoshim. No, nie można powiedzieć, że nie miałem racji, ale... ale dość ciekawie to wygląda. W ogóle Monty Mole, powiem wam szczerze, że nie tyle, że się nie spodziewałem Monty Moli, co raczej bym powiedział, że... powinienem był powiedzieć, że w sumie to w tym świecie, jeżeli Monty Mole by się nie pojawiły, to byłoby coś bardzo, ale to bardzo... bardzo dziwnego. Okej, czyli zrobiliśmy to dla dodatkowego one-upa. No to przynajmniej już wiecie, gdzie ten one-up się znajduje, bo tak właściwie ten one-up zawsze, słuchajcie, tutaj będzie. To nie jest tak, że wiecie, że... O nie. Co ja zrobiłem temu biednemu Yoshiemu? Sorry, chłopie. No niestety, ale... gra wykryła, że przez przypadek potrząsłem Willotem. A potrząśnięcie Willotem jest równoznaczne z dismountem naszego szanownego Yoshiego. Na całe szczęście
moi kochani, w dalszym ciągu mamy propeller Mushrooma, propeller Suta tak właściwie, więc to nie jest nic straconego, po prostu będziemy musieli troszeczkę bardziej na to wszystko uważać. Niech zgadnę, Yoshiego już do końca poziomu nigdzie nie spotkamy, co będzie niestety troszeczkę do luftu. Bo fajnie by było, gdybyśmy jeszcze Yoshiego mieli. Może tu będzie? Oczywiście to, że my straciliśmy, słuchajcie, żółty Yoshi. Okej. Pytanie za 100 punktów. Czy żółty Yoshi różni się od... Czy żółty Yoshi różni się od zwykłego Yoshiego w jakiś sposób, czy... Żółty Yoshi i zielony Yoshi to są dokładnie te same Yoshi w tej grze i nie ma między nimi żadnej różnicy. Nie robią niczego innego, w żaden sposób się od siebie nie różnią. Ale muszę przyznać, że kolejny bardzo przyjemny poziom, tak jak ten poprzedni poziom, jeszcze wrócę do niego, do tego biegania po tych rurach. Tak jak poprzedni poziom był dziwny, bo to, że weszliśmy do rur, to, że chodziliśmy wewnątrz tych rur, to absolutnie mi tutaj w żaden sposób nie przeszkadza. To był nawet niezły pomysł na poziom. Ale to, w jaki sposób on był zrealizowany, to, że w tym poziomie tak właściwie mieliśmy jakiś temat przewodni, czyli tą podnoszącą się wodę, mieliśmy możliwość podniesienia tej wody, mieliśmy te mega pirania planty i mieliśmy śruby, które podnoszą doniczki z tymi mega pirania plantami. Wszystko fajnie, wszystko pięknie, tylko... O co chodziło w tym poziomie? Jaki był jego sens? Tak, jeszcze dobra, mamy tą podziemną jaskinię. To jest po prostu podziemna jaskinia. Dlaczego mamy tam możliwość zamienienia się w lodowego Mario, czyli wykorzystania Icy Flowera? No, po prostu dużo rzeczy jest ukryte za małymi, pojedynczymi blokami, gdzie musimy albo rzucić spinem, który spada gdzieś tam z góry i my możemy go wykorzystać takie samo jak kupa Shella, czyli po prostu jako Shella, jako tą skorupę do rzucania, albo zamrażamy go i rzucamy nim gdzieś. No dobra, nie wiem, gdzie tam znajduje się ten jeden sekret, czy też raczej powinienem powiedzieć nie tyle sekret, co ta jedna dodatkowa moneta, ta ostatnia moneta. No dobra, już widzę, co będzie przewodnim motywem tej wieży, w której musimy zmierzyć się z Mortonem Kupą. Okej. Teraz tak. Icy Flower? Znowu? Nie. Nie, jeszcze raz nie. Icy Flower, moi drodzy, to jest coś, co nie tyle jest bezsensowne w tych poziomach, co najzwyczajniej w świecie, bez bicia się... O nie. Wziął Icy Flowera przez przypadek. Tam coś jest po lewej stronie. Nie chciałem go brać. Wolałem mieć Propeller Mushrooma, bo Propeller Mushroom de facto, moi drodzy, Propeller Mushroom jest tutaj lepszy. Czy coś jest tu? No matko. Poziom, w którym większość czasu spędzimy na, słuchajcie, czekaniu na to cholerstwo. Dobra. Nie da się przyspieszyć tego poziomu. Niestety. Nie da się z tym nic zrobić. O, i straciliśmy Icy Flowera. Wiecie co? Nie boli mnie to jakoś specjalnie. Chwila, czy to zaczęło w jakiś sposób skręcać, czy po prostu mi się wydawało, że to cudo troszeczkę... Mario, jeżeli wciskam przycisk skoku, to znaczy, że masz skoczyć. Znaczy, ja już zauważyłem pewien problem ze skokiem w tej grze. W tej grze problem ze skokiem polega na tym, że najzwyczajniej w świecie mamy, moi drodzy, taką krótką chwilę,
w której gra nie reaguje na nasze skoki, nie reaguje na to, co my robimy, bo najzwyczajniej w świecie znajdujemy się na... Musiałbym to zrobić szybciej, żeby to zadziałało. Znajdujemy się na krawędzi. Na krawędzi całej naszej tutaj... A mam pewne obawy, że to jest rura, która nas wystrzeliwuje. Tak. Dobrze, że poczekałem. Bo gdybym nie poczekał, to najprawdopodobniej skończyłoby się to w taki sposób, że... Okej. Okej. Dobra. Poproszę. Uff. Udało się. Tu jest coś jeszcze, moi kochani. Czy tu jest coś... Tu coś jest, jakiś sekret. Proszę, tylko nie mówcie, że sekretne wyjście, bo... Normalnie będzie mi smutno, jeżeli to by było sekretne wyjście. Nie. To są dodatkowe monety, które mają nam dać życie w zamian za to, że na przykład, nie wiem, źle nam szło w tym poziomie albo coś w tym stylu. No dobra. No to... Wychodzi na to, że idziemy walczyć z Mortonem po raz pierwszy, czyli idziemy walczyć w tej słabszej, z tą słabszą formą Mortona. Okej. Przez przypadek oberwałem. Umówmy się, oberwałem przez przypadek. Nie no. Nie zauważyłem, że Morton nie będzie wskakiwał na te boczne, plus nie widziałem, w jaki sposób zachowują się te skewery, które spadają z góry. I no, po prostu. Nie wiedziałem, czy mam tam wskoczyć, czy nie mam tam wskoczyć, czy co mamy tam tak właściwie zrobić. Plus Morton poruszał się bardzo, ale to bardzo szybko. Nie pamiętam, nie przypominam sobie żadnej innej gry z Marianem, gdzie walczymy z kupalingami, gdzie Morton tak właściwie tak szybko zaiwania, moi drodzy, więc no to jest, można by było powiedzieć, nowe odkrycie i jakaś nowa dodatkowa wiadomość. Muszę o tym pamiętać, bo najprawdopodobniej to się przyda. Następnym razem, kiedy my tak właściwie się spotkamy, przegrywamy ją New Super Mario Bros. Wii, ponieważ w tym momencie dzisiejszy materiał wideo będziemy po prostu kończyć. Mam nadzieję, że ten materiał wideo wam się podobał, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i zachęcam was jak zwykle do tego, abyście pozostawiali po sobie nie tylko komentarze, ale również oceny, bo to w pewien sposób pomaga z tymi śmiesznymi algorytmami serwisu YouTube i te materiały wideo po prostu trafiają nie tylko do was, ale również do szerszej publiczności. Jak zwykle też zachęcam, abyście zostawiali te komentarze, bo ja je wszystkie czytam. Zachęcam was do pozostawienia jakichś tam nie tyle podpowiedzi, co porad, jakichś sugestii. No i jeżeli nie znalazłem jakiejś monety, w sensie, wiecie, najzwyczajniej w świecie, tak jak mamy tutaj, nie znaleźliśmy monety w poziomie 6-2, no to zachęcam was do tego, abyście tak troszeczkę mnie nakierowali, gdzie mógłbym tą monetę gwiezdną znaleźć, bo naszym celem jest zdobycie ich wszystkich, dzięki czemu odblokujemy prawdopodobnie Star Roada, bo ja podejrzewam, że ta gra ma Star Roada, bo to jest jeszcze ten etap w grach z Marianem, że Star Road, ten ostatni sekretny świat, czyli po świecie 8, tak właściwie pojawia się jeszcze nam świat 9, który jest super ekstra, hiper trudnym światem, gdzie poziomy, które mogłyby trafić do normalnej gry, nie trafiły, ponieważ albo nie były odpowiednio dobre, albo były zbyt trudne jak na tą podstawową rozgrywkę, pamiętajmy, to jest gra w dalszym ciągu dla dzieci, albo najzwyczajniej w świecie nie spełniały jakichś wymogów, jakichś standardów Nintendo, żeby mogły się znaleźć w tej właściwej grze, ale możemy je dodać jako bonusowe poziomy, wiecie o co chodzi. Dlatego śmiało piszcie te komentarze i dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę w dniu dzisiejszym. To by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się ciepło i zdrowo, no i do usłyszenia, a także do zobaczenia wkrótce. Cześć!